Witam w kolejnym odcinku naszej kampanii LCF Airfield 2150 z Kiev on Blue Planet po stronie ED, że tak powiem. Będziemy dalej wypróbowywać naszą tutaj nową technikę dźwiękową. Damy niezły koncert, tak? Bazie wroga. No dobra. Kazałem załadować resztki amunicji do tych kraterów i już jest full amunicja. Bardzo dobrze, możemy tam wjechać i weźmiemy sobie misję najprawdopodobniej w Amazonii. Na początek oczywiście będę musiał wszystko przetransportować. Fajne są te mony. No, lubię je. Myślę, że Amazonia standardowa. Jesteśmy prawie u celu, co jest, będzie ze wszystkich sił bronić pogłos naturalnych w Dolinie Amazonki. Miejcie więc na baczności. A poczekajcie chwilę. Aha. Zapomniałem przetransportować surowców. Czy tam część przetransportowałem, ale nie wszystko. Z drugiej strony 50 tysięcy. Myślę, że możemy pozwolić, żeby to leciało. Więc dobra, bierzemy Amazonię na trudnym. Nowe pole surowców zostało zlokalizowane. Nowe pole surowców zostało zlokalizowane. Bardzo dobrze. Proszę tam od razu polecieć. Dostać 10 tysięcy jednostek kredytów, a kataryzm będzie gotowy. Czasu mam niewiele, więc nie da się wciągnąć bezsensownej walki. Czyli kazałeś się przekazać, że... A, to jest to. Wieloprocesorowa byta główna SOTA z 200 krążków wielokrotnego zapisu, jeśli mogę spytać. 200 krążków wielokrotnego zapisu? No... Tutaj Sheila najwyraźniej coś chodzi po głowie. Czy potrzebuje tylu krążków wielokrotnego zapisu? Na ile dobrze pamiętam, ciołki nas będą atakować z tej jednej strony. Zrobimy dwie kopalnie. Takie i jedno centrum wydobywcze. Mamy trochę sprzętu, bardzo dobrze. Wynalazków, o ile pamiętam, to już nic nie było. Za bardzo, nie. Chociaż mogę opracować ciężkie rakiety, bo czemu nie? Oddawaj pieniądze. Za las. Nie weź, tylko wyłapy. O, dziękuję. No. Jak mnie to wkurza, po prostu, że nie mogę równo zrobić takiego fajnego. To jest makabra. Dobra. Ciekawe czy... Nie, bo wykraka mi będzie tak na pewno. Ja się tylko zastanawiałem, czy UCS może nie ma przypadkiem jakiejś broni plazmowej w zanadrzu. Mam nadzieję, że nie, bo to by było bardzo smutne doświadczenie. No. Okej, więc potrzebujemy zrobić bastiony jeszcze. I ten i tak, tutaj jest taki fajny spot na samej krawędzi. No i jeszcze tutaj. I tam będzie nasza obrona przeciwlotnicza. Jeśli chodzi o resztę sprzętu, powinniśmy sobie poradzić. Teraz załadujemy nasze mony elektryczne, a później resztę sprzętu, resztę orkiestry. No i będzie zabawa, będzie się działo. Ha, ha, ha. Oddawaj pieniądze. Jest ciepło w tym pokoju. Dobrze, że sobie okno uchyliłem. Miałem plan uchylić okno i to zrobiłem. Opłaciło się. Teoretycznie po tej misji moglibyśmy pewnie zakończyć kampanię, no ale jako, że były głosy, żeby dokończyć ją już tak legitnie, no to dokończymy ją normalnie, nie? Czyli po prostu będziemy przechodzić dalej tę misję. Poważnie? Wróg zlokalizowany? Gdzie? Aha, tutaj sobie jedzie sprzęt ED i dostanie pięknie. O, proszę bardzo. Tutaj próbuję dezaktywować mi. No, no niestety, no bracie, no. Niestety. Możesz sobie takie ataki wsadzić tam, gdzie światło nie dochodzi. No
Dobra, ja bym chciał tak fajnie zrobić tutaj z tymi bateriami, ale no mogę tylko tak, no, być brzydko. Gdzieś brzydko, marnie, wstrętnie, pochmurno. Nic nie poradzę. Okej. Oczywiście zrobimy też to. Jedno centrum zaopatrzenia, poproszę. Pięknie. I teraz oczywiście standardowo musimy znaleźć główne złoże, przejąć je i rozpocząć wydobycie. Standardowa technika. Nie. Ty jedziesz do bazy, wy jesteście dwójka. No więc mamy święta. Jest trochę wolnego. Fajnie, jeszcze tydzień mam ponad. Produkcja została zakończona. Tu prowadzimy wydobycie. Zaawansowane wydobycie, że tak powiem. Ale dobra, ważniejsza rzecz, znajdźmy to złoże. Musimy znaleźć złoże. Wy jesteście grupa numer 2. Grupa numer 2, a tu jest już grupa dźwiękowa. Grupa numer 2, proszę podjechać. Grupa numer 3, pomyliłem się. Dobra. Grupa numer 3 rusza. Grupa numer 1 robi rzeźnię w pojedynkę. Bo mogą ci, wiesz, o. Bez najmniejszych problemów, o. O. Bo to jest Feng. A nie jakiś cienias. No ja pierniczę. Czyli UCS i ED znowu są przeciwko nam sprzymierzeni. No i ten bot ma jakiś taki głupi fokus na gracza. Zawsze. Nawet w sensie, jak nie ma ustawionego sojuszu i są jako wrogowie, to i tak będą bardziej fokusować gracza. Nie żeby coś, bo sobie radzimy sobie z nimi, nie? O tak. Bez większych problemów. Ale mimo wszystko jest to upierdliwe, wkurzające, że tak się dzieje. W tym. Tak samo jak nie lubię... powiem wam tego. Takiego sztucznego pompowania, podkręcania poziomu trudności. Też mnie wkurza, nie lubię tego. Mianowicie w wolnym czasie sobie trochę gram tego. W międzyczasie. O. W międzyczasie sobie gram w moda do ROM Total War. Dokładnie dwójki. ROM 2 jest dobry. Jeszcze jeden kiedyś grałem. No i weź ty się tutaj ogarnij. No, bo już prawie cię straciliśmy, siostro. No, dobra. Do dwójeczki. Mod się nazywa Divide et Impera. Tak, Divide et Impera. No i ogólnie jest świetny pod tym kątem, że wprowadza tyle zmian, że normalnie jakby to była inna gra. Tyle, że jest problem. Jak zwykle, nie wiem, czy ci ludzie mają za fetysz pod tym kątem, ale sztucznie pompują poziom trudności, jak ja tego nienawidzę, no. Po prostu, chociaż powiem wam tak, no, jestem dość dobrym graczem tutaj i potrafię robić takie bitwy, że prawie żadnych strat nie ponoszę, albo traci wszystko. Można to nazwać trochę cheese'em, no nie? Ale mimo wszystko, kurna, wkurza mnie to po prostu, że tak sztucznie zawsze muszę to pompować na poziomie. Nie możecie dodać więcej staffu i wszyscy dać sobie spokój z tym poziomem trudności. Nie, zawsze muszę odkręcać, no. Nawet na normalu, nie? To już zrobić tak, że nie wiem, jakiś tam inny poziom trudności no będzie trudniejszy po prostu, na przykład na trudnym, żeby dostawał takie bonusy, ale nie tak z buta, o, na normalu. Jakie bonusy? Tam jest coś takiego jak public order, no nie? Czyli czy ludzie są zadowoleni, tak? Oczywiście jest to bardzo ważne, bo jak są niezadowoleni, to będą się buntować. Nie mówiąc już o tym, że jak są zadowoleni, to daje to różne premie. Na przykład podatki można podkręcić i tak dalej, nie?
No i chodzi o to, że gracz oczywiście musi sobie z tym poradzić. You have to deal with it, tak? Że tak powiem. Bot? Nie, bo bot dostał takie duże premie, tak z buta po prostu do tego, że może mieć wywalone totalnie i przeważnie zostawia podatki na maksa, przez co może wyprodukować z jednego miasteczka, nie wiem, z dwa razy większą armię niż gracz. Kurde. To zazwyczaj jeszcze lepszej jakości. Albo inna rzecz. Też tak może być, że ten... Jednostki też chyba ma taniej trochę, jak widziałem. Na przykład jest oddział macedońskiej falangi, tak? Jeszcze nie tak fajnie zrobili te, no, nazwy dali w odpowiednich językach. Kurczę, takie cool to jest, nie? Falanga się nazywała... Pewnie ten... źle to wymówię oczywiście, bo nie znam greckiego, ale Halka Spides? Coś takiego. I to była dokładnie chyba pikinierzy z brązowymi tarczami, czy z tarczami z brązu. Czyli no, macedońska falanga. Tylko tak bardziej nazwa, nie wiem, może fachowa. O ile dla gracza kosztuje to w utrzymaniu na przykład 250 sztuk złota na turę, no to bot ma za, nie wiem, jakieś 150, no, czyli 100 mniej. No i dealuj z tym, tak? Że bot ma tanie i co zrobisz? No. I to mnie wkurza. Że jak chcę sobie pograć na normalu, tak wyluzować się trochę, to by zrobili takie normalnie, no nie, te sztuczne premie takie. Tak wychillować trochę, a fajny mod jest, naprawdę dużo rzeczy dodaje i w ogóle, więc chętnie bym sobie popykał, ale może nie mogę. Na lajcie, że tak powiem, tylko muszę cały czas na skupieniu dawać, bo podkręcili, dopompowali poziom trudności. O. Aja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 j
Jak zwykle jestem celem numer jeden, tak? Tutaj też, nie? O to chodzi. Po prostu to jest takie trochę wkurzające. Że chociaż jako gracz zazwyczaj sobie z tym poradzę, no nie? Ale no... Nie lubię sztucznego pompowania poziomu trudności, tak jak tam w tym romie, co podałem ten przykład, no. Czy on sobie może wystawić bot bez problemu, nie wiem, pełną armię, nawet dwie z jednego miasta, z macedońską falangą i tak dalej, z dobrymi jednostkami? Mnie nie stać na to. Jak odpowiednio wyczizuje bitwy, czy użyje jakichś takich technik ciekawych, że tak powiem, no to ja to wygram i tak, no ale... No nie może być trochę luzu. Tak mogło być na przykład na trudnym poziomie. Zostawię trudny. Dobra, bot dostaje premię, no nie? I musisz się sobie z tym poradzić, ale... Na normalu, chyba nawet na łatwym tak jest. I to w wielu modach tak jest. Pamiętam, że był też inny... Dart mod się nazywał. Też tak fajnie grę zmieniał, ale my też musieli dopompować poziom trudności. No weźcie sobie, wsadźcie w dupę w końcu to pompowanie tego poziomu trudności. Nie, to... Udało nam się sfilmować następną fazę budowy sta... Tak, więc pozwólcie, że teraz będę pomijał, no nie? Bo to już było. To już było i nie wróci więcej. No. I teraz tutaj będą też jechać tymi zesranymi termitami. Tutaj jest... Poznaj fascynujący świat termitów. Jakiś program na Discovery Wild czy coś. Zresztą Geographic. I gruzów. A, gruzów też, no. Oczywiście, gruzów też.
centrum zaopatrzenia. Jeszcze jedno poproszę tutaj, żebyśmy mieli sprawne dostarczanie surowców w odpowiednim tempie. Logistyka musi działać. Ustawiamy wyjazd, dwa Merkury znowu i czekamy jeszcze przez jakiś czas. Jak długo? No nie wiem, niestety. Trochę będziemy musieli poczekać. Fank jest sobie tutaj w bazie, sobie chilluje. Produkcja została zakończona. No więc sztuczne bombowanie poziomu trudności. Czy o ile w grze, że tak powiem, wanili tego nie ma, chyba że sobie ustawimy na wyższy poziom, o tyle moderzy muszą. No, muszą podkręcać. No. Yes, we have to do your hardcore mod. Musi być hardcore. Albo hardcore, albo nic. Nasz budynek jest atakowany. Friendly fire, znowu. Friendly fire. W sumie to ja mógłbym to tak totalnie odgrodzić i będzie spokój. Nie chcę tego robić. Idą sobie spidery z polem siłowym średnim. No, to już takie trochę konkretniejsze. Średnie pole siłowe może już stanowić pewien kłopot, prawda? Wy to sobie możecie, o. Te wasze tajgiery bez pól siłowych. No nie, no nie przejedziesz tędy, no przykro mi. To mógłby mi zablokować jakoś w sumie. Tak to będą w nieskończoność tutaj, będziecie mnie wkurzać. O, dobrze, że zrobiłem tę obronę tutaj, bo już lecą. Kozaki. Dosłownie kozaki. Tak się nazywają te śmigłowce. Wróg w zasięgu, siostro. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No. Nie ma to jak prąd o dużym natężeniu. I co my tu mamy? Tu mamy armię, która chyba będzie próbowała uderzyć na naszą bazę tutaj, ale jesteśmy zabezpieczeni. Będziemy mieli takie fajne, o, taki murek bastionów, które mógłbym jeszcze ulepszyć, jeżeli dostanę trochę więcej pieniędzy. Jak chciałby się ulepszyć? A na ciężkie rakiety chciałbym je ulepszyć. O. Trafiał go. Tak, dobrze, o to chodziło. Trafia dziadów. Nasz budynek jest atakowany. Bardzo dobrze. Niszczyć. Nasz budynek jest atakowany. Friendly fire. Na pewno. No i jesteśmy zabezpieczeni z tej strony. A tu, tutaj, no mogę zrobić wyrzutnię ciężkich rakiet, czemu nie? Różnica w sile jest dwukrotna, tak? Dwukrotna? Dwukrotna. Czyli wszystko, co będzie tędy przejeżdżać, będzie znajdowało się pod ostrzałem ciężkich rakiet idących z tych bastionów. Bardzo dobrze. Jak tam się ładują nasze te 38%? Marnie, jak na razie. Panie Marnid. Tak sobie myślę.
O, no to lubię. Trochę obrywa ten bastion. Nie powiem, bo trochę obrywa. Daj tu regenerator, co? Trzeba się zregenerować. Co to jest? To jest laser podwójny. Okej. Okay. Konić go, kurczę, bo to ja jest głupie, co najpierw chciał walczyć, teraz ucieka. Gonić będę, albo nie, najpierw zniszczyć mu CS. Dobrze, teraz tak, bym się tutaj ustawił już powoli. General Feng. Kapitan Claw. Jeszcze jedna by się tutaj przydała. Jeszcze jeden bastion. Te sobie raczej poradzą bez większych problemów. O, z tą hordą botów. Które cały czas się próbują dostać. Nie. Wy nie macie. Dobra, rip. O, nie, przeżył. Może jeszcze UCS przyjdzie im na pomoc. No tak. Czemu nie? Why not? Chrzanić logikę. Czemu nie? Niech im przyjdę na pomoc. O, żeście ich przysłali. Naprawdę. Więcej nie można było, co? Gankoil ufany. Z pojedynczym działkiem oczywiście. Dobra. Teraz tak, co? Dźwiękowe szaleństwo? A nie, jednak straciliśmy dwa chyba, tak? Na to wygląda. Okej, dźwiękowe szaleństwo, czas zacząć. Proszę podjechać. Okej. Okay. I się cofnąć. A, to boli. Co wy mnie tu atakujecie, mendy? Ale nie podjeżdżać tak, no. Dlaczego zawsze tak was muszę pilnować? No, dźwiękowe szaleństwo. To jest dobrze wszystko? To jest dobrze? Okej. Okay. I tłuc. Aha, oczywiście. Dobra. Przeleciało więcej tego cholerstwa zasranego, no. Bo jak żeby inaczej miało być? Przecież mają całe składy tych pieprzonych jednostek. Czy możecie go załatwić, zanim on załatwi nam... No właśnie, dobrze. Super. Patrzę, bunkier robi. Nie zrobisz tego bunkru, niestety. Bunkru. Okej, okay, tamten się zregeneruje, a my wjedziemy tym tutaj. Tu pod te fabryki, znaczy pod te rafinerie dokładniej. O. Bo wygląda na to, że on już nie ma surowców. Ale zaraz zamontuje, działa... Oczywiście pola siłowe na wszystkich zasranych budynkach. No właśnie. I zacznie robić te durne Kaukazy. O, już zrobił. Super, po prostu. Więcej dźwięku, to może ich załatwimy. Jakoś idzie, tak w ogóle, jeszcze tego, no, dawaj. No niestety,
Trzeba poczekać i się zregenerować. Wy będziecie grupa numer 5. Piątka tu. A tutaj dwa Merkury to chyba... Przydzieliłem? Przydzieliłem, dobrze. Tam się nie ma co obawiać, tutaj będzie po prostu latała ta. Uuu. Armia termitów. No patrzcie, mówiłem, jeszcze tego brakowało. Przyszli im z pomocą. Co? No, teraz udajecie, że niby nie, tak? Że idziecie dalej. No, jasne. Jasne, widziałem. Tam Golan i car Wladimir to ten, cisi kochankowie, człowiek z maszyną. Ja wiedziałem od początku. Tutaj cały czas próbują, ale nic szczególnego się nie dzieje. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Broń dźwiękowa. Yeah, zrobimy koncert. I to ładny koncert. No. Dziewczyny puszczają rocka, dajemy czadu. Rozwadzie tego Kaukaza jeszcze, tak, tak, tak na szybko. O, zaraz się cofniecie. Cóż, w sumie to sobie poradzę z nim. Niepotrzebnie przysyłałem. Cofnąć się. Lepiej tu się cofnąć, bo znowu Golan próbuje pomóc. Frajer. Proszę się zregenerować i za chwilę ruszymy na kolejną grupę tutaj tych fortyfikacji. Po staremu. Wow, 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 żebym prawie zapomniał. No. A tu jest dużo tych surowców. Dobra. Dajemy. Param, param, param. O, jak pięknie. O, jak pięknie. Tylko, że pola siłowe nam schodzą dość szybko. Dobra, trzeba się cofnąć chyba. Okej. Okay. Tutaj. Regeneratory. Poproszę. Ciekawe, czyżby na tym trybie byli, mieli tutaj wujaszka sama i nieskończoność surowców? A, no laser, no. Jeszcze jakaś fabryka? Chyba już nic. A możemy zaraz w spokoju się nimi zająć. Naładowany już prawie. Tu po staremu, kolejne termity. Mhm. No tak. No i co? Idziemy? Forkane. Peace through power. Tak. Kane lives. Come on, Concord. Ładnie, ładnie. Teraz tutaj. Tam próbuje ten naprawczy tutaj
na Moho. A zaraz będzie po nim. Ja no, świetne. Broń dźwiękowa była zabawna. Jednak. O, dobra, zamontował pole siłowe. Dostał od wuja sama tryb gry. Więcej pieniędzy. No i po nim. Jeszcze tutaj. O, się schowa trochę. O. I tłuczemy. Ładne pole siłowe mają. Co te najlepsze on montuje? A, dlatego tak długo idzie. Opracowali najlepsze pola siłowe w końcu. To wiele wyjaśnia. Cały czas termity idą po staremu. Bez zmian. Tam pewnie gdzieś jakiś miner jeszcze siedzi tam w górach. Znając życie. Tutaj te bojary, weź ich załatw. Zobaczcie, no tak, no 1800. Ojojoj, jeszcze najmocniejsze pola siłowe zamontowali. No, pieniążki są od cara. Lub wuja sama. No to się cofnij trochę. Bo to papier. Uwaga. O, wiadomo. No. Teraz musimy rozbijać te najmocniejsze pola siłowe. No tak fajnie było. Jak już wróg dysponuje polem siłowym 1800, to broń dźwiękowa się robi trochę mniej skuteczna. Nadal jakoś tłucze, nie? Ale już jest gorzej. Tutaj dalej nędzne próby przybicia się. Challenges Earth'a będziemy robić, tak? Może. Używaj tylko broni jednego rodzaju przez całą grę. Nie dopuść do tego przez całą kampanię, o, na przykład na działkach sprzężonych, albo nie dopuść, żeby zginęła jakakolwiek jednostka. O. I awarot, jeszcze raz, jedziemy arfy. Na challenge'u. Działka sprzężone FTW. Mistrzostwo. Aż takim masochistą to chyba nie jestem. Na działkach sprzężonych całą grę. Czy w dużej ilości to one ładnie tłuką, szczerze mówiąc. A to tak zero kraterów by było. Zero panterów, Kaukazów. Tylko tajli Syberie, spidery, tigery i te, no, mony. Z ciężkimi botami, jaki byłby Bison. Wyobraźcie sobie na przykład Grizzly'ego. Nie no, Los Souls to... Dobra, może tego Earth'a to może jeszcze by się dało, tak, ale... Ale... Los Souls to... Nie. Nie sądzę, by to było możliwe. Na przykład, nie wiem, ta późniejsza misja LC, nie? Co się Grizzly spełnuje, operacja Ion, flashbacks.
Wyobrażacie sobie Grizzly'ego rąbać tym? No. Działkami sprzężonymi? Chore. Cały czas surowce lecą. Tak, już mamy wystarczająco, żeby grę zakończyć, ale... Idziemy dalej. Znajdźmy bazę UCS, zbombardujemy ją meteorytami. Będzie dobrze. Ile pamiętam, to gdzieś... O, właśnie, gdzieś w tą stronę. Podążajcie za szlakiem termitów. Tam skąd idą termity, tamtąd przychodzi wróg. Już mają pola siłowe, niedobrze. W bazie jeszcze pewnie mają całą zasraną hordę tych gargoyli. Coś czuję, więc... Trzeba się będzie przygotować. 1200. Dobra, jeszcze nie jest źle. 1200 to jeszcze nie ma tragedii. Ale strasznie mu co, no jednak te mody. One nie są zbyt wytrzymałe jednak. Przynajmniej przeciwko takiej ilości ognia. Dobra. Proszę tutaj, regeneratory też. O, wy tutaj tłuczecie. Lawa. Are you serious? Dasz się załatwić takiemu frajerowi? No co o tym, no? Patrz. Jakie te AI jest czasami dziwne. Kopalnie pięknie pracują, dymy idą. Na wodzie. No, jedziemy z naszą armią. Zaraz będziemy musieli przyłatwić ich oczywiście naszymi ulubionymi meteorytami. Wróg w zasięgu. Kolejny termit w zasięgu. Dokładnie. Okej, okay, podjedźmy trochę bliżej, zróbmy zwiat. Nie mogę robić jednostek latających. Chyba, że Merkurego wyślę, no. Why not? I te pantery full rakietowe są trochę groźne jednak. Przynajmniej je dezaktywujemy szybko. Dobra, proszę podjechać jeszcze bliżej. Musimy mieć podgląd na ich bazę. Musimy widzieć, co tam się dzieje. No dobrze, jest tutaj duża linia fortyfikacji. Jedzie sobie, idzie kolejny właściwie panter, tym razem trochę słabszy, bo jest plazma zamiast czystych rakiet, czyli nasze pola siłowe powinny sobie jako tako poradzić. O, dokładnie o tym mówiłem. Dobrze. Tylko tak, czy oni dadzą radę? Nie, trzeba fęgę wykorzystać. Generała Fęga. Generał Fęg popierdziela. To ładnie, szybko, nie? Znaczy, jaki boss. No tutaj cały czas spróbują jechać. Ojej, termity, więcej termitów. Zaopatrzenie. No.
Captain Feng. Spróbujesz, bracie, podjechać tam trochę bliżej. A my spuścimy im na głowę deszcz. Piękny deszcz. O, myślę, że tutaj gdzieś tak. O. Myślę, że tutaj gdzieś tak. O, taki piękny deszczyk. Kurczę, blade. Tam was dużo trochę. No, o, jeszcze jeden. No niesamowite, nie? O. O to chodziło. O, wo. Może trochę źle wybrałem. Tutaj dałem na centrum. Nie wiem, czy to coś jest w ogóle, ale może. No nic, na grunt, że ich rąbiemy. Naprawdę? Atakują cię? No co ty? Te nadal spadają. Ła! Ale jazda. No ta jest uszkodzona porządnie. Niedobrze. Potwierdzam gotowość. Dobra, myślę, że chyba już jest bezpiecznie. Nie? Chyba jednak nie jest jeszcze bezpiecznie. Czyżby już? Nie, cały czas lecą. Dobra, chyba już. Zbliżmy się do bazy. Wszyscy, dawać. Już pora. Już pora na... Zakasłało mi się, ale armia gargoylów znowu. Co to ma być? No jaka rzeź. Już tam pewnie naprawcze poszły w ruch, co? Oczywiście. Dobra. Full power. Sonic Power. Jazda. Będzie ciekawe doświadczenie. Uuu, tu może być ciężko, wiecie? Tu może być ciężko z taką ilością. Tak mi się teraz wydaje. Znaczy, dobra, transmitter padł. Okej. Skoro padł transmitter, to nie jest źle. No. Nie ma transmitera. Nie ma problemu. Ojemy. Co, wy też macie pola siłowe? No tak, no, też mają najlepsze pola siłowe. Przynajmniej nasze asteroidy ich zmiękczyły ładnie. O, patrzcie. Już. Trzeba czekać. Co innego? Czekamy. Tłuczemy systematycznie. Robimy postępy. Siostrzeńcze. 58% katarzis jest gotowy. Ok. O, już prawie zakończyliśmy cel misji. Chyba jednak dobrze trafiłem tutaj, mniej więcej środek. Naprzód.
Dobrze. Naprzód. Jest tam może jakaś elektrownia? Coś? Czy też wszystkiego się pozbyłem? Chyba się pozbyłem wszystkiego. No dobra, no to... Cóż... Tłuczemy. Myślę, że możemy nawet przyspieszyć co tymi monami. No, czemu nie? Feng tutaj. Znowu ci się udało, ale teraz wracaj szybko do bazy, bo za chwilę może być nieprzyjemnie. Co tam jeszcze dalej pisało? Co? A, Sombra kazała cię pozdrowić. Na kolację zapraszam. Okej. Nie no. Jak ci się przypomniał taki ten... seksistowski, powiedzmy, żarcik. To było z Counter-Strike'a. Znaczy ja nie grałem, ale słyszałem taki żarcik, że jakaś dziewczyna grała. Dobrze jej szło, nie? To tak faktycznie, akurat nożem. Wiecie, że tam załatwiała od tyłu gości, nie? I tak dalej, i tak ładnie jej szło, kurczę. Załatwiała kolejnych. I tak jeden w końcu się zapytał. Damn, where did you learn that? Gdzie się tego nauczyłaś, tak? In the kitchen? W kuchni? Tak machać nożem? O, dobra. Panie, proszę się nie obrażać. Dobra, cofamy się. Chyba jest tu coś jeszcze? Jakieś... Cosie? Nie ma tu cosiów, więc się cofamy. Ej, w sumie tam... Czy ja tam byłem kiedykolwiek? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Czyli tak, wszystkie grupy tu, Feng jest. A niech sobie Merkury poleci. Ta strefa jest bezpieczna. Jest bezpieczna. Dobrze, że jest bezpieczna. To zaraz przetransportujemy jednostki i będzie koniec. Wezwij transportowiec. O, zanim tam dojadą, trochę to potrwa, więc... Zwiększamy tempo trzykrotnie. Jestem w drodze. Przyjęłam. Na misję. No i nie będziemy zaczynać kolejnej. Widzę też tak czasowo, że mniej więcej tak około godzinę tak się zmieściliśmy. No tak niecało może jeszcze. Tak około. No to akurat. Następny kolejny odcinek, kolejna misja będzie. Dojechało wszystko, czy wciąż jedzie? Wciąż jedzie. Ale ładnie jedzie. No dobra, no to może ja już tak myślę, może nie będę was trzymał, tylko sobie to poprzerzucam tak poza kamerą, że tak powiem. Wydaje mi się, że znaczy tutaj nic szczególnie ciekawego nie będzie, nie? Poza przerzucaniem jednostek, więc chyba tak zrobimy. Przypilnuję też trochę tych surowców. I tak dalej. Ziewać trochę mi się chce. No, o, proszę bardzo, jest wszystko do bazy. No, myślę, że tak zrobimy, wiecie. Ja tutaj sobie wszystko na spokojnie poprzerzucam i będziemy się widzieć w... kolejnym odcinku, tak? Robię tutaj save'a i żegnam się z wami. Na razie.